objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Wypełnia się misja Jezusa Chrystusa. Wypełnia się misja Jezusa Chrystusa na ziemi. Całkowicie i nieodwracalnie ciemności tracą oparcie i upadają. Na ziemi panuje światło. Wam, ciemnym duchom, tylko się zdaje, że macie władzę i pieniądze. W prawach Pana nie ma pojęcia osoba fizyczna czy osoba prawna. Jest tylko ludzki duch żyjący w prawach Pana lub nie. Ci, co nie żyją w prawach Pana, tracą wszystko zgodnie z tymi prawami. Również swoją świadomość, aby nigdy na ziemi nie powtórzyło się to, co było do tej pory. Pęd w materialne dobra raz na zawsze upada. Ludzki duch wykorzystuje materię tylko do swojego rozwoju duchowego. Wtedy, gdy pieniądze staną się waszym celem, stracicie wszystko. Ludzki duch, który nie żyje w prawach i się sprzeciwia, występuje przeciwko Panu, odejdzie na poziom duchowo-istotny bardzo szybko, pozostawiając wszystko na ziemi. Odejdzie przez lej rozkładu, bez swojej świadomości. Walka żywiołów przeciwko ciemnościom trwa. Jeżeli jesteście po stronie ciemności, to wasz upadek pewny razem z ciemnościami. To jest właśnie wasz pech, że trzymacie z ciemnotą rozumową. Każdy duch, będący czy nie na ziemi, zawsze podlega prawom Pana. Nigdy nie podlega innym prawom. Zawsze tak było i będzie. Bezpośrednio czy pośrednio, działając na szkodę innym duchom na ziemi, ponosi konsekwencje w skutkach zwrotnych. Zapłata we właściwym czasie zawsze jego dosięgnie zgodnie z prawami. Wymyślono rozumowo osobę prawną, aby uniknąć odpowiedzialności indywidualnie i zbiorowo. To tylko pojęcie duchów ziemskich w gęstej materii, nie odzwierciedlające praw Pana. Tak samo wszyscy podlegają tylko i wyłącznie prawom Pana we wszechświecie i ponoszą konsekwencje swoich decyzji i swoich działań. Wszystkie takie podziały i prawo ziemskie upadną, tak jak cała materia. To tylko oczyszczenie ziemi z tych rozumowych, bezprawnych działań ducha ludzkiego i tych ciemnych duchów. Wszystko musi podporządkować się prawom Stworzyciela. Rozkład duchowy się wam szykuje, bo duchy są martwe i zamrożone, przez wasz rozum zablokowane. Słowa rozwój duchowy działają na was jak czerwona płachta na byka. Natychmiast się nadymacie i dogmatami rzucacie jak kościelni. Wierzycie ślepo w Kościół, wierzycie ślepo w lekarzy, wierzycie ślepo we władzę, a oni was oszukują, trują was wodą, żywnością i lekami, fałszywym słowem, różnymi chorobami. Nie wierzycie swoim odczuciom i sobie, nie wierzycie sobie duchowi. To oznacza, iż nie wierzycie w Pana. Choć podpowiedzi macie, to rozum wasz wszystko odrzuca, a wy błądzicie i upadacie. Jezus Chrystus napełnia żywioły energią, tak, aby mogły należycie działać na ziemi. To armia Pana, która wypełnia wolę Bożą, pomagając Jezusowi Chrystusowi w wypełnieniu misji. Płacz wasz, ludzie ziemscy, będzie tak wielki, jak wielka jest dla was ziemia. Wielkie i potężne są żywioły, dla was ogromne zagrożenie, ponieważ nie żyjecie w prawach, dlatego wszystkiego się boicie. Żywioły wspomagają tych, co w oparciu swojej wiary z przekonania tworzą fundamenty nowego Królestwa Tysiącletniego. Wszystko musi współbrzmieć w prawdziwych zależnościach energetycznych.